dobry, jestem Pan Kawia, witam serdecznie w pierwszym epizodzie z Don't Starve Shipwreck. Zaczynamy nową serię, postanowiłam ostatnio, że nagram Shipwreck, nie ma go jeszcze tutaj na moim kanale, więc miłe urozmaicenie. Więc tak, dodałam sobie dwa mody, pierwszy mod na to, że wszyscy mogą pić kawę bez wyjątku. Co to za Pan Kawia, która nie pije kawy, więc tutaj ogólnie must have. I mod, który jest stricte kosmetyczny, bo dodaje skórki z Together, więc nic nie zmieniający w mechanice. Poza tym z modów mam tylko ten na plecak i zbroję do noszenia jednocześnie. W ustawieniach świata dodałam więcej mieczników oraz wyłączyłam spadający na głowę bigos. No to zaczynamy! Ostatnio właśnie ogrywałam sobie Shipwrecka na live'ach i tak w zasadzie bardzo przyjemnie mi się grało, więc w sumie czemu nie? Czemu by nie ponagrywać ego tak po prostu na kanał? Te nudniejsze momenty będę mogła powycinać, takie jak nie wiem, ścinanie drzewa, wykopywanie darni, ale jeżeli coś tam ciekawszego będzie się działo, to oczywiście będziecie mogli to zobaczyć. Tutaj na pewno będę wycinała wycinkę drzew, że tak się wyrażę, ponieważ Wickfrid nie jest zbyt dobrym drwalem. Tutaj mogłam wziąć w sumie Woody'ego, no to progres rozbudowy bazy byłby chociaż troszeczkę bardziej ciekawy, ale no cóż, ja mam swoje przyzwyczajenia, jestem mainem Wickfrid, jak tutaj wszyscy wiecie, więc muszę grać wikingoszko, po prostu ją uwielbiam pod każdym względem, zarówno w wersji na singla, jak i w Together. No wiadomo, no ja jak czegoś nie zamorduję przez pierwsze 5 minut, no to nie jestem sobą. Więc no tutaj po prostu będziemy działać. Skórkę sobie zmienimy, jak zbudujemy pierwszą szafę. Więc dobra, na razie robimy rush trawy i patyków. Oczywiście trawa i patyki, najważniejsza rzecz. No zbierać sobie tego wszystkiego, żeby wykonać sobie swój pierwszy pojazd wodny, czyli łódź. I no, zwiedzamy tą wyspę, zwiedzamy. Tutaj w tym, tutaj miejscu znajduje się nasza pierwsza naprawiaczka do łodzi. Naprawiaczka do łodzi jest kluczową rzeczą, że tak powiem. Tutaj oczywiście mam zbakowanego moda na plecak i zbroję. Żaden inny mi nie działa. W ogóle mam tutaj u siebie bardzo, bardzo duży problem, jeżeli chodzi o mody, ponieważ większość mi nie działa. Nie wiedzieć czemu, ale to może i dobrze. Nie będę sobie zawalać zawartości gry, która jest i tak super niepotrzebnymi modyfikacjami. Już i tak dobrze, że wgrałam tego na różne skórki, więc za chwilkę pokażę wam, jak to wygląda. Wygląda dosyć ciekawie. Tutaj mam żarcie, to sobie od razu je hapnę. I dobra, działamy. Najważniejsze to zrobić oczywiście młotek. Dobra, pierwsza rzecz, jaki potrzebuję, no to będzie siekierka. No tutaj nie ma wszystkich oczywiście skinów, jakie są dostępne normalnie w grze. Nie wiem, w ogóle takie podstawowych narzędzi bardzo, bardzo lubię, do struktur również lubię, mam mnóstwo swoich ulubionych skinów. Niektórych tutaj niestety nie ma, no ale lepszy ryc niż nic, jak powiadają rybacy. Dobra, trochę jedzenia się nachapałam, jeszcze tutaj oczywiście resztę trawy i patyków nigdy za mało. Musiałam poczekać chwilę, aż mój cudowny pieseczek się wyszczeka. Ja postanowiłam zrobić sobie na sam początek tutaj tę tratwę z bambucha i z winorośli. Mam nadzieję, że... Czy nie, ona chyba nie jest w żaden sposób, nie wiem, szybsza, lepsza niż ta łódka z
kłody, prawda? Ale nie wiem, wydaje mi się bardziej, nie wiem, taka lżejsza, może szybsza, ale chyba to jest mylne wrażenie. O, tutaj mam jeszcze kawałek jakiejś plaży. Oczywiście ja sobie zwiedzę tę pierwszą wyspę, tutaj ją ograbię ze wszystkich no, najpotrzebniejszych rzeczy. One chyba cztery bambuchy, cztery łajny. I będzie można się przemieszczać dalej. Oczywiście najważniejsze to jest wytworzenie sobie łodzi z muszelek i znalezienia miejsca na naszą przyszłą osadę. Nie wiem, nie widzę jakoś, nie wiem, problemu, że Wickrit jada tylko mięso, ja już przywykłam. I tak na przykład, nie wiem, dziwnie mi jest, jak wezmę sobie, nie wiem, powiedzmy, już w Together, prawda? Wezmę sobie na przykład takiego Vortoxa, prawda? I nagle okazuje się, że kurczę, no można jednak żreć coś innego niż mięcho. No ale tak, no Vortoxem również bardzo, bardzo lubię grać i też ma swoje ograniczenia i nawyki żywieniowe. Tutaj chłopa nie można nakarmić do pełnego, a przynajmniej jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Dobra, weźmy sobie, zróbmy kill off. Miałam pokazywać skiny, jakie są tutaj dostępne, ale oczywiście z przyzwyczajenia zrobiłam najzwyklejszy kill off bez skina. Jak gram w Together, to też. No mam tego moda, że tam, nie wiem, klikam sobie na skały czy tam na drzewo. Jak nie mam ogólnie tutaj narzędzi, no to mogę po prostu, no, wytworzyć sobie narzędzie. Dobra, oczywiście. Mój ulubiony łamiejku. Ja w ogóle w Together tak nie wiem, polowałam, zbierałam, ciułałam te szpule, żeby po prostu nazbierać na dokładnie tę wersję młotka. I w ogóle, nie wiem, wreszcie ją posiadam. W zasadzie od niedawno, bo od jakiegoś miesiąca, ale no wiadomo, no fleksik jest, oczywiście, że tak. Dobra, będzie trzeba sobie pozbierać tutaj te cudne rzeczy. Gdzie myśmy się tutaj narodzili? Gdzieś tutaj, w tej okolicy, ale dlaczego tego nie pokazują mi na mapie? Ojejku, znowu gram bez minimapy, znowu będę ogólnie tutaj bez przerwy zaglądać do tej mapy. Dobra, dawaj mi moją naprawiaczkę. Gro. I tutaj też to możemy rozbić, bo to są surowce. Po co mi drewno, zapytacie? A nie wiem, ale se wezmę. Dobra, tutaj od razu będę mogła sobie zrobić tą taką. Dobra, tego nie potrzebuję na razie. Tego bambucha. Tej winorośli też nie. Ewentualnie do pieca, żeby ją tylko sobie wsadzić. Tutaj też sobie to. To były cztery chyba liście, żeby można było zrobić sobie tę taką torebkę na cztery sloty. Cztery sloty oczywiście, jak najbardziej tutaj nas urządzą, w sumie mnie urządzą. Gdzie jest więcej palm? Tam jest więcej palm. Tam było cztery albo sześć, nie pamiętam dokładnie craftingu. Bardziej jestem obeznana w crafting, jeżeli chodzi o Together. O, kokos spadł mi na głowę. Od razu może go rozplantuję tutaj. Niech będzie. I tak, dobra. Tu, zakładka na pewno, survival i mogę wytworzyć sobie orebunię. Cztery sloty więcej. No wiadomo, no. Jest okej. Okay. Więc tak, tutaj mogę jeszcze porozbijać sobie. To z tego zawsze są darmówki. Jedno uderzenie młotka oczywiście tutaj nas urządza. Też przy okazji pozbieramy sobie może jeszcze trochę kamieni. No to będzie już z głowy. Ja bym z chęcią ten kilowy wykorzystała. My musimy już coś zeżyć. No przydałoby się, ale dobra. Robię swoje pierwsze ognisko. Zwykle pierwszej nocy nie wytwarzam. Ale możemy sobie tutaj te limpecy przekąsić jak najbardziej. Mam już 9 muszelek. Jeszcze jedna i będzie można sobie łódeczkę zrobić, więc w porządku. Ta wyspa jest malutka. Ona raczej nie nadaje się na zamieszkanie, więc szukamy po prostu dalej. Jak startujemy sobie tutaj na takiej wysepce, no to nieopodal powinno być kilka więcej. Czy ja w ogóle nagrywam? Ja nagrywam. Mam już 10 minut, to jak wspaniale.
Więc tak, odcinki będą trwały, nie wiem, średnio jakieś 3, góra 4 dni non-sterwowe. Taka klasyka, żeby no nie trwały więcej niż 20 minut, no bez przesady, no kto by chciał dłuższego non-sterwa oglądać, więc no, mam nadzieję, że dzisiaj chociaż jeszcze uda mi się kilka wysepek zwiedzić, więc to by było naprawdę mega w porządku. Ja jeszcze tutaj tę grudę sobie rozbiję, bo przyda mi się krzemień na narzędzia i takie inne różne bzdurne rzeczy. No, w sumie jeszcze tutaj tą to mogłabym rozbić, bo kamienia nigdy dość, a jak znajdę jeszcze złoto, no to będę mogła sobie wytworzyć hełmy, ale dobra. Mam sprekraftowaną tretwę, więc zacznę właśnie zwiedzanie tutaj w tę stronę. Mam nadzieję, że szybko coś znajdę. Tutaj będę polować na meduzy czy jakieś inne żyjątka wodne, ale dobra, no niestety nie dane mi było, żeby tutaj dokończyć maltretowanie skały. Mogę tutaj postawić sobie swoją piękną tretwę i wiosłujemy przez ocean, wielki i szeroki. Ahoj, przygodo! Więc fale są zupełnie w innym kierunku niż płynę, więc może tutaj zmienię po prostu kurs, żeby płynęło mi się troszkę szybciej, żeby szybciej coś znaleźć. Z ustawień zwiększyłam, właśnie mi się przypomniało, ilość mieczników, bo dobra broń to podstawa, a postanowiłam, że no głównie będę właśnie starała się tutaj walczyć ze wszystkim. Z całym światem. Mamy już kolejną wysepkę, więc można by ją zwiedzić, ale ty wejdź na tą wyspę. Mam nadzieję, że jakieś świnki tutaj są. Nie pogardziłabym, ponieważ świnki to jest jedzonko. A mięsko jest smaczne. Tutaj Wickfrid nie ma problemu, żeby się odżywiać mięchem. Tutaj tego Flinta też bym zgarnęła zaraz. Całą trawę i patyki oczywiście też chcę. Bo trawa i patyki to jest podstawa. Ta gra polega na uzbieraniu jak największej ilości trawy i patyków przecież. Jeżeli nie uzbierasz wystarczającej ilości trawy oraz patyków, to zginiesz marnie. Kolejny limpec. Ja widzę dżungla. Obczajmy sobie, jak ta wysepka wygląda, jakie jest wielkości. Chciałabym na swoją wyspę domową takie miejsce, w którym będę miała dostęp do wszystkiego. Czyli chcę kawałek dżungli, kawałek piachu, a najlepiej jeszcze właśnie biom kamienny albo obfit zapająki, aby tylko za dużo małp nie było. I jeszcze bym chciała ten taki biom z taką uroczą, piękną, zieloną trawką. O, jest, 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 jest. Dobra, ciebie chcę, ciebie potrzebuję. To jest pierwszy kawałek złota. Więc złoto jest na wagę złota, więc złoto jak najbardziej sobie tutaj pozyskam. Będę mogła zbudować normalny plecak. Więc dobra, zwiedzam, zwiedzam na razie. O, tutaj makaron mnie goni. Panie makaron, proszę przestać mnie prześladować. Makaron na 3 hity i skóra z makaronu. Zrobię sobie makaronową podłogę. Motyw przewodni tej serii to będzie makaron. Niestety nie bigos, wyłączyłam chyba bigos. Te smocze jaja właśnie w ustawieniach. To jest chyba spadanie meteorów na głowę. Ta wysepka wydaje się malutka. Chyba, że jeszcze w drugą stronę coś będzie. Pokaż mi mapo, jak to wygląda. No, chyba raczej tutaj niczego więcej nie znajdę, chociaż ta gra lubi bardzo często zaskakiwać, więc rozejrzę się jeszcze. Dobra, śniadanko. Chodź. Ustań.
Pyk. Dobra, następny kawałek mięska. Dobrze, jest. Polowanie na kraby. W ogóle te mendy. Ja ich nie żałuję. One są śmieszne, co prawda. Ale jak umrzesz koło takiego gada, to on się bezczelnie na ciebie śmieje. Więc tutaj pozyskam sobie mięsiwo z krabiszcza. Tyle, ile jest możliwe. Dobra, stanął, więc będzie można go tutaj dojechać. Dziada jednego. Dziada kolejnego. Zaraz mi tutaj Krampus przyjdzie, mnie dojedzie. Ale dobra, to jest szansa na lepszy plecak. Więc spoko. Tu wypada ten kąsek mięsko z ryby. Z dziadów. Dobra, weźmiemy sobie może maczetu. Żeby nie marnować naszej dzidy, broni. No fajnie, ma jedna, dwa hity. Bardzo spoko. I ta wysepka jest malutka, ona niestety nie nadaje się do zamieszkania, ale dzisiaj będziemy ucztować. Czy mięso z kraba, pyszności. Dobra, jedziemy to na surowo. Ona 120 głodu max, ok. Dałby się always on stats, ale nie. Jednak nie. Nie wiem, czy to jest takie mądre, żeby płynąć po nocy, ale najwyżej będę stała sobie z pochodnią. Właśnie, zawczasu. Wytworzę, oj, dobra, udało mi się nawet z skinem chapnąć pochodnie. Więc płynę prosto, chociaż nie, może ja noc jeszcze spędzę sobie tutaj na lądzie, bo jednak... Nie wiem, nie podoba mi się siedzenie na wodzie w nocy, więc od razu może pozyskam sobie trochę drewna. Czy ja mam jeszcze siekierkę, czy całą już zużyłam? Chyba cała mi już poszła. Dobra, mniejsza o to. Dobra, no to rozpalamy ogień. I jeszcze trochę drewna bym nacinała, póki jest noc. Dobrze, no to ja tutaj sprzątnę sobie te drzewa i widzimy się rankiem, kiedy będziemy już wypływać. Tak sobie właśnie pomyślałam, że mogłabym postawić już pierwszą maszynę nauki i tutaj, nie wiem, zbudować sobie może lepszą łódkę tego rowboata czy coś w tym stylu, ale no chyba jeszcze te pierwsze dni przepływam, popływam sobie właśnie na tratwie, bo tu też ma, kurczę, swój urok. Dobra, tę wyspę znamy. Ja bym popłynęła w tę stronę. Mam nadzieję, że kierunek fal nam się nie zmienił przez noc. Chociaż lubi. Więc zapoznajmy się z właśnie... O nie, nie zmienił się, więc możemy płynąć sobie w tym kierunku. Zapoznamy się jak najlepiej z mapą. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć swoje miejsce przeznaczenia, miejsce na bazę. Chciałabym ogólnie, żeby to w pierwszym odcinku już było tutaj rozegrane tak jak należy, więc płynę! Wszelki wypadek może dzidę wezmę w dłoń, jakby mnie tutaj chciał dojechać jakiś miecznik. No i widzę tutaj już płytsze wody. Więc oznacza to, że tutaj nieopodal będzie wyspa. Również dla tych, którzy nigdy nie grali w Shipwrecka, postaram się wszystko jak najlepiej tłumaczyć, co do czego służy. Ja mam niewielkie braki, jeżeli chodzi o Shipwrecka, po update'cie Quality of Life, gdzie zostały dodane te wodne struktury. Ale myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu. Mogłabym już, kurczę, no wykopywać te jagodowe krzaczki, żeby sobie je rozsadzić u siebie na swojej wyspie. Kurczę, no chyba zrobię jednak rush, rush tej, science rush. Ile ja mam muszelek? 10 muszelek. To mogłabym od razu tutaj zainwestować w zbroję muszelkową. No, to jest plan, tylko kurczę, no, potrzebuję dwóch wodorostów. Tam czterech wodorostów.
To od razu też bym sobie mogła ogarnąć. I oczywiście lepszy plecak. Dawaj mi wodorosty, gro! Gdzie jest wodne zielsko? Seaweed! Czemu ja nie pozbierałam tych wodorostów na tamtej wyspie? Halo? Czemu jestem... Czemu jestem głupkiem? No kurde, i tutaj wodorostów nie będzie? Halo, gro! Co to ma znaczyć? Proszę dać mi wodne zielsko. No zwykle chyba przy plaży występuje. A nie, jednak nie. Dobra. Czy ja mogę podejrzeć, ile jest mi potrzebne tego zielska na zbroję z muszelek? Mogę. 2. Więc okej, dobra. Więc sobie zbiorę od razu. Na zbroję muszelkową mam. O, i tutaj jest od razu struktura. Do przeniesienia się na inny świat. Czemu ja mam 2 siekiery? A nie mam już kilofa. Nie szkodzi. Wytworzę sobie kilof. Kilof Benz. Dobra, ten jest naprawdę super. Wygląda... wygląda groźnie. Ja mam swoje ulubione właśnie skiny. Dobra, tu jest pełno małp. Więc ja nie chcę tutaj zbyt długo zostać. Dobra, te jagódki możecie sobie tutaj zebrać. Moje drogie. Więc tak, ja bym się, kurde, już od razu przepakowała. No, ona mi chyba plecaka nie zabierze, więc... nie jest źle, ale dobra, survival. Plecak... patyków nie mam? Ej! Jak to możliwe? Ale dobra, tam widzę kawałek plaży. To ogarnę sobie patyczki. I będę mogła ruszać w science. A ty nawet nie myśl, żeby moje złoto podwędzić, Polaczku. No i podwędziła. Aupo! Nie chcę ich atakować, bo mnie zaraz obrzucą kupą. Ale tutaj jest dużo tych, dużo borówek, jest bagno. No, trzeba będzie z tej tą wyspę ograbić z tego, co się da. Na pewno będę chciała ricy na klatkę dla ptaszka. Dostaw moje złoto. Moje złoto, ty wredna małpo! Ty Polaku, cebulaku jeden! Małpa kradnie, co popadnie, co w łapy wpadnie. Idźżeż ty! Moja gruda złota. Tu moje złoto. A kamienie sobie możesz kraść. Ale złoto to ty mi zostaw. Bo złoto to jest skarb. A małpy nie powinny... Bielec skarbów, tu moje złoto. Zostawże mnie tutaj to. Czy ja dobrze widziałam? Ten kawałek piachu, chyba tutaj był kawałek piachu. Ja potrzebuję patyków. Kurde, no znowu źle rozbiłam maszynę. Patyków nie mam. Moje patyki. Dobra, i teraz pytanie, czy będzie tutaj kawałek piachu, czy uzyskam swoje patyki? Tego dowiemy się za chwilę. Wiesz, żaba wredna mnie goni. Dobra, jest tutaj kawałek plaży, tak! Najlepiej! Kurde, no mam wyspę bez... patyków. Dobra, demontaż maszyny. Ale chyba na łopatę mnie stać. Więc mogłabym krzoki już wykopać. Chociaż tyle dobrze. Dobra. I jeszcze coś muszę wypierdzielić. Czego mogę się pozbyć? Wiecie co? Ja dobra, sobie od razu tutaj wytworzę tę oto wspaniałą zbrojkę, żeby... muszle nie zajmowały mi slotu. Dobra, pyk. Dobra, muszle z głowy. I mogę sobie wytworzyć łopatę. Dobra, jest łopatę. I by się przydało jeszcze tutaj stworzyć ogień. Teraz mi się ta cała dżungla, kurde, swajczy i będzie koniec zabawy. Limpecy sobie przepiekę. Ale głupia małpa. Ale mnie kusi, żeby ją tak strzelić po prostu. Ona jest, nie wiem, chyba na 2 albo 3 hity. A wszystkie małpki powinny pójść spać, więc tutaj nic złego nie powinno się stać. Sej
Ile ty kup miałaś przy sobie, aż mi szkoda tego zostawiać, bo mogłabym sobie retrogrządkę zrobić. Ale dobra, tego makarona nie chcę. Jeszcze mogę zjeść sobie wnętrzności małpy. Dobra, cała wyspa się swajczy, ale ta wyspa jest bezwartościowa. Ale tutaj jest moja maszyna. No halko. A to ogólnie od razu staje wszystko w płomieniach. Nie można tego nawet zgasić. No chyba, że masz lodowo-różdżkę, albo nie wiem, balony z wodą, albo nie wiem, cokolwiek. Dobra, czy ja chciałam coś jeszcze tutaj przy tym zrobić? Chyba nie, łopatkę mam, więc mogę powykopywać te wszystkie krzaczory. Niestety te borówy pewnie mi się popsują, zanim ogarnę swój pierwszy garnek, ale to nie szkodzi, przynajmniej będę miała krzoki już na sam start. I tutaj dzień czwarty, więc no, ja będę tutaj kończyła. Mówiła do was pan Kawia. Widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa! Jak ja nienawidzę małp.